Hej, hej, witam cię serdecznie na podsumowaniu wtorkowej sesji. Jak tam, serducho całe? Jak tam radzisz sobie z tą całą sytuacją? Szalona hosta cały czas trwa, czy może dzisiaj jakieś korekty? Jeżeli chcesz zobaczyć, co dzisiaj się oczywiście na sesji działo, to zapraszam do pozostania ze mną, a jak zostajesz, to pamiętaj, żeby wrzucić łapę w górę i komentarz. Dla wszystkich nowych widzów, których tematyka zainteresuje, zapraszam do subskrypcji, dzwoneczka, by pozostać ze mną na dłużej. Jak masz jakieś fajne newsy, istotne informacje, które warto wrzucić u nas w komentarzu, to zapraszam również, podziel się tymi informacjami. Wiem, że ich jest cała masa i nie sposób jest tak naprawdę przefiltrować wszystkiego, a dzięki temu będziemy mieć całą kompendium, to taką informacyjną z danego dnia pod spodem, pod nagraniem, tak więc zachęcam do tego, żeby się dzielić tymi informacjami, bo jak wiesz, informacje są bardzo istotne w tym biznesie i lecimy z informacjami, które ja dla Ciebie przygotowałem. W Hiszpanii zlikwidowano ponad 1 milion miejsc pracy w wyniku szkodnika. Jak widzimy, kryzys wywołany szkodnikiem doprowadził w Hiszpanii do likwidacji ponad 1 miliona miejsc pracy. Wśród regionów najbardziej doświadczonych zwolnieniami są Andaluzja, Katalonia oraz Walencja. No, oczywiście piętno, które odbiło się poprzez szkodnika na rynku pracy w zachodniej Europie, szczególnie w branży turystycznej, no jest olbrzymie i myślę, że te żniwa niestety będą zbierane cały czas tam i lecimy dalej. Amazon stworzy kolejne 500 miejsc pracy w Polsce. Kolejne 500 miejsc pracy w Amazonie powstanie w ciągu roku. Łódzki oddział amerykańskiego przedsiębiorstwa rozbudowuje się o 33 tysiące metrów kwadratowych. Bardzo pozytywna informacja, cieszymy się, no i czekamy, aż Amazon oczywiście wejdzie do Polski i wtedy dopiero Allegro będzie miał konkurencję, czyli niech wchodzi na tą giełdę jak najszybciej i lecimy dalej. To jest dosyć ciekawa informacja. Mitsubishi wycofuje się z Europy. Mitsubishi zaprzestaje wprowadzania nowych modeli na europejski rynek, informuje Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar. Gdy obecne modele przestaną być sprzedawane, japoński producent aut wycofa się z Europy. No, widziałeś, jakie czasy? I lecimy dalej. Akcje górniczych podwykonawców w odwrocie. Plan dla górnictwa ważny jest nie tylko dla kopalń i spółek nimi zarządzających, ale także dla firm, które dostarczają pod ziemią sprzęt. Na wtorkowej sesji taniały m.in. akcje Fasingu i Famuru. I również oczywiście to widzieliśmy, zaraz sobie zerkniemy, jak to na podsumowaniu sesji wychodzi. No ale jeżeli jesteś zaangażowany gdzieś w te akcje, no to musisz rozważyć tutaj swoją obecność na tych papierach. I lecimy dalej. NBP zalał Polskę gotówką, przybywa głównie wysokich nominałów. Pamiętamy tą informację odnośnie tej wypowiedzi, chyba z ubiegłego tygodnia na podsumowaniu pokazywałem właśnie z Narodowego Banku Polskiemu, chyba prezes jeszcze się wypowiadał nawet. Zalał rynek banknotami o wysokich nominałach. W efekcie wartość gotówki w obiegu jest niemal dwukrotnie wyższa niż jeszcze 5 lat temu. Po blisko 2 miesiącach od zakończenia drugiego kwartału Narodowy Bank Polski przedstawił dane dotyczące liczby banknotów i monet znajdujących się w obiegu na koniec tego okresu. Oficjalne statystyki nie pozostawiają złudzeń. Na polski rynek trafiła rekordowa liczba nowych banknotów. Co istotne, były to głównie banknoty o najwyższych nominałach. Najbardziej, bo aż o 82 i prawie 0,5% względem ubiegłego roku wzrosła liczba banknotów 500 zł. W porównaniu do pierwszego kwartału tego roku przybyło ich 22%. Mimo tych wzrostów łączna wartość 500 to wciąż zaledwie 5,6 miliarda złotych. Dla porównania wartość wszystkich banknotów 100 zł w ubiegu to 160, prawie 2 miliardy złotych, zaś banknotów 200 zł 98,3 miliarda złotych. No ciekawe, oczywiście dodruk trwa. Popatrz, jakie piękne banknociki. I lecimy dalej. MAP. Będzie nowy plan naprawczy dla PGG. Plan naprawczy dla pogrążonej w kryzysie Polskiej Grupy Górniczej opracuje wspólny zespół, w skład którego wejdą przedstawiciele zarządu spółki, związkowcy i eksperci. Poinformował w Katowicach rzecznik Ministerstwa Aktywów Państwowych Karol Manys. To jest istotna również informacja dla wszystkich, którzy interesują się tym sektorem i rozgrywają ten sektor aktywnie poprzez właśnie spółki z tej branży. I lecimy dalej. Moderna rozpoczyna trzecią fazę badań klinicznych nad szczepionką. Firma Moderna rozpoczęła w poniedziałek w Stanach Zjednoczonych trzecią fazę badań klinicznych opracowywanej przez nią potencjalnej szczepionki na szkodnika. Producent leków jest jednym z liderów wyścigu. No, a jeżeli chodzi o liderów wyścigów, to doskonale chyba wszyscy zdają sobie sprawę, o co chodzi. To są po prostu miliardy dolarów. Przecież tutaj nie chodzi o to, żeby tak naprawdę gdzieś ratować zdrowie bezinteresownie, wręcz przeciwnie, przez za darmo nikt tego nie będzie rozdawał, to wchodzą w ten wyścigu po prostu niesamowite pieniądze, niesamowite pieniądze. I kto pierwszy, ten lepszy, dlaczego dlatego ten wyścig po prostu nabiera tak szybkiego tempa.
obojętnie oczywiście, jakie skutki miałoby to potem wywoływać. Ruszają konsultacje projektu w sprawie estońskiego CIT-u. Jak długo przedsiębiorca będzie rozwijał firmę, tak długo nie będzie musiał płacić podatku CIT. To główna zasada nowego rozwiązania, które zacznie obowiązywać z początkiem 2021 roku. Z tak zwanego estońskiego CIT-u skorzysta około 200 tysięcy firm w Polsce, a uproszczone zasady rozliczenia mają skłonić je do reinwestowania zysków i stymulowania całej gospodarki. Koszt dla budżetu jest szacowany na około 5 miliardów złotych, ale jak szacują resort finansów, dość szybko się zwróci. Równolegle w życie mają wejść także zapowiedziane przez premiera Morawieckiego zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych. No, pozytywna informacja, zobaczymy w jakim kształcie oczywiście zostanie wprowadzona ona dla wszystkich przedsiębiorców. Trzymamy kciuki, żeby oczywiście wyszło jak najlepiej. CD Projekt wprowadzi program motywacyjny dla pracowników. To jest ciekawa informacja. Akcjonariusze CD Projektu zdecydowali o ustanowieniu programu motywacyjnego dla pracowników spółki na lata 2020-2025. Jednym z bazowych celów programu ma być osiągnięcie przez producenta gier łącznie co najmniej 8,3 miliarda złotych skonsolidowanego zysku netto do 2025 roku. Akcjonariusze spółki nie zgodzili się natomiast na emisję gwarantów subskrypcyjnych niezbędnych do realizacji programu. No, ciekawa informacja, również ciekawe kwoty wchodzą w grę. Trzymamy kciuki, żeby oczywiście CD Projekt to dowiózł. No, jak będzie Cyberpunk, to prawdopodobieństwo tego sukcesu jest jak najbardziej bardzo duże. Jasiński, teraz każda niedziela w CCC jest handlowa. I o co chodzi? No, bo to wszyscy akcjonariusze CCC pewnie teraz drapią się po głowie, o co tak naprawdę chodzi. Jak widzimy, CCC wprowadza nową usługę paczka w weekend. Klienci, którzy zamówią buty do 12:30 w sobotę, założą je w niedzielę. Czytamy w komunikacie prasowym firmy. Grupa CCC oraz InPost wspólnie wdrożyły nową opcję dostawy butów paczka w weekend. Usługa działa od początku lipca tego roku. W ramach niej klienci mogą wybrać dzień dostawy zamówienia złożonego przez stronę internetową firmy. Może być to sobota lub niedziela. No, bardzo ciekawa inicjatywa, oby oczywiście wpłynęło pozytywnie na wyniki CCC. I lecimy dalej z informacją. I to taki smaczek na koniec odnośnie Brastera. Bardziej pod kątem tego typu informacji chcę Ci pokazać, bo tutaj mam info, że w dniu 28 lipca tego roku wpłynęło od prezesa zawiadomienie o transakcjach nabycia akcji spółki. Jak wejdziesz sobie oczywiście w szczegóły, no to nie jest taki znaczący pakiet, ale jak będziesz widział jakiekolwiek informacje płynące z jakiejkolwiek innej spółki, kiedy osoby zarządzające, współzarządzające, również gdzieś blisko znajdujące się spółki dokonują transakcji, oczywiście zakupu akcji danego przedsiębiorstwa, to są pozytywne oczywiście informacje, no bo kto by kupował, będąc w środku firmy i tak naprawdę wpływając na to, jakiej ona jest kondycji, strzelałby sobie w kolano, kupując akcje spółki. No to chyba on raczej wie, co robi, skoro jest w środku i zdaje sobie sprawę, w jakiej kondycji jest spółka i czy są przed nią jakieś ciekawe perspektywy, czy też nie. Czyli taka informacja oczywiście w kontekście pozytywnym możemy odbierać. Pakiet jak pakiet, no każdy może sobie pozwolić na tyle, ile może. Tak więc to jest akurat pozytywna informacja, obojętnie ile tych akcji by nie było, świadcząca o tym, że prezes jednak w moim odczuciu przynajmniej no chyba wierzy w spółkę. No, ja nie wiem, jak tam uważasz, daj znać w komentarzach, ty odczytujesz takie informacje. Na pewno informacje, gdzie mamy sprzedaż akcji, no to one są wtedy negatywnie postrzegane i przez rynek, i nie są zbytnio lubiane przez inwestorów, no bo o czym to ma świadczyć, skoro zarząd na przykład danej spółki sprzedaje akcje, no to coś jest nie halo w takim razie. I tyle, jeżeli chodzi o informacje. Jak masz jakieś fajne, ciekawe newsy, to oczywiście wrzucaj je w komentarz, a ja przechodzę do tego, aby podsumować rynek zagraniczny i zobaczmy, co tutaj się ciekawego wyprawia. Na ropie bez zmian. Cały czas mamy konsolidację, to już wielotygodniową, 43,19 dolara za baryłkę. Jeżeli chodzi o daksika, daksik w tym momencie jest w korekcie 12 817 punktów. Sesja oczywiście cały czas trwa. S&P 500 dzisiaj 3226 punktów i zobaczymy, bo sesja w Stanach cały czas trwa. Oni lubią, szczególnie na końcówce, dosyć mocno zaakcentować swoją pozycję i czasami nie zdziwiłbym się, jakby jednak zamknęli się dzisiaj wyżej. Jeżeli chodzi o Nasdaqa, to tutaj mamy 10 620 punktów w tym momencie. Na razie Nasdaq jest w korekcie, ale również on może coś ciekawego dzisiaj nam pokazać. Jeżeli chodzi o srebro, no to srebro, co dzisiaj wyprawiało, i złoto, co dzisiaj wyprawiało, to popatrzmy zresztą. Teraz jest 24,5 dolara za uncję, a popatrzmy, jak to wygląda. Jaki piękny tutaj szorcik mógł być. Patrz, jakie to było zejście. I to jak dynamiczne zejście. Zresztą to samo Ci pokażę na złocie. Złoto, tak a propos, wybiło poziom 1981 dolarów za uncję. W tym momencie jest 1953. I patrz, jak pięknie do dzisiaj. Co oni to zrobili? Jak nastraszyli wszystkich. Wyłamali od razu to wsparcie. Popatrz, jak oni to zrobili.
ale zablefowali. I potem wyciągnęli, oczywiście już wracają. No, dzisiaj naprawdę ci, którzy rozgrywali kontrakty, to tam mokro było. Jeżeli chodzi o franka, to tutaj mamy 4,09 i frank nam wraca. I to dosyć mocno i dynamicznie wraca. Ciekawa sytuacja. Zobaczymy, czy kolejne sesje przyniosą wzrosty dla tej waluty. Zobaczymy zaraz, jak reszta. Euro również mocno drożeje, 4,40. Funt również drożeje, 4,86. I dolar również drożeje, ale najsłabiej z tych wszystkich walut, 3,76. Czyli widzimy, że dzisiaj złotówka w odwrocie, dzisiaj się osłabia. No ale po tak mocnym zdołowaniu, umocnieniu się złotego, no to w końcu musiał nastąpić ten odwrót. Jeżeli chodzi o WIG20, no to w tym momencie, tak jak widzimy, również tutaj w boksie konsolidacyjnym i zaraz dokonamy szczegółowego podsumowania. Zobaczymy, co tam ciekawego się na tym rynku dzieje. Jeżeli chodzi o rynek krypto, to zobaczmy, co tutaj się wyprawia. O ja, 76 Extreme Greed, czyli ekstremalna chciwość. Widziałeś to kiedyś? Chyba, kurczę, nie widzieliśmy chyba tego. Odkąd robię te podsumowania, to nie mieliśmy jeszcze takiego przypadku, żeby tak był rozgrzany. Czyli świadczy to na pewno o bardzo pozytywnym nastawieniu do rynku, szczególnie na tych czołowych, topowych projektach, które znają wszyscy, gra i rozgrywa je cały świat, bez wchodzenia w jakieś dalsze miejsca, dalsze szczegóły. I zobaczmy, co oni tutaj ciekawego wyprawiają. 63 dominacja Bitcoina nam rośnie i bo no to jest właśnie to. Bitcoin 11 126 w tym momencie, już 7% do góry. A dla przypomnienia, jak ktoś jest u mnie na Twitterze, jak jeszcze nie wiesz gdzie, to przychodzisz sobie na inwestować.com i tutaj sobie to klikasz i jesteś już u mnie na Twitterze. Aplikację sobie na telefon możesz zainstalować i popatrzmy. 1 czerwiec. Co robiłem? Bitcoin był wtedy, nie wiem, 8800, 8900, nie pamiętam już, ale było poniżej dziewiątki. I takiego screena wrzuciłem. Dzisiaj go zresztą odbiłem po raz kolejny, jeżeli chodzi o to, co się dzieje na tym. No zobaczymy, czy taki scenariusz oczywiście jest możliwy, ale no, wygląda to dosyć ciekawie. Jeżeli jeszcze nie rozważyłeś, jeszcze nie myślisz o dywersyfikacji, no to najwyżej cię ominie szalona hossa na krypto, nic się złego nie dzieje, ale jeżeli chciałbyś w tym uczestniczyć, no to tutaj masz rachunki, oczywiście prowadzenia, kiedy rejestracja jest darmowa, tu masz takie, na które możesz przelać złotówki i od razu zacząć działać, a tutaj masz światowego Binance'a, który po prostu pozwoli ci i otworzy okno na świat, na wszystkie czołowe projekty. I wróćmy do tej listy, wróćmy, bo naprawdę dzieje się ciekawie. Ethereum również przepięknie, $320 w czwartek, oczywiście szczegółowo się nad tym pochylimy, ale puchnie i to topowa dziesiątka nam puchnie. Bitcoin Cash 12% do góry, Bitcoin SV 9,5%, Litecoin 12,39% i zerknijmy na topowe wzrosty, jeżeli chodzi o właśnie czołówkę, topową setkę. Kawa 21% do góry, REN 17,15%, Quant Band Protocol 14,13%, RLC Bitcoin Cash 12,12%, Litecoin Kyber Network 10%. I tak to wygląda, piękna zieleń, jeszcze Ci przewinę, żebyś sobie zobaczył niżej, czyli no w końcu być może się doczekaliśmy, ale to jest tak zastanawiające, że już kurczę tak wystrzelili. Myślałem, że wystrzelą dopiero gdzieś na jesieni, w okresie żniw, no a tu jakby to wyprzedzili, to naprawdę może być ciekawie, to dopiero wtedy będzie się działo. Ampleforth 19,35 na minusie, Flexacoin 6,86, 5,17, Digitex Futures, Celsius 4,61 i popatrzmy, nie ma tego zbyt dużo i nie ma też jakichś dynamicznych spadków, czyli pozytywny zaczyna się dziać również na rynku krypto. Rynek krypto zaczyna wchodzić w jakąś ciekawą fazę. Zobaczymy, czy to będzie taka sama faza jak amerykański rynek giełdowy, czy też jak u nas co poszczególne sektory, które właśnie w tym momencie będziemy tutaj przeglądać. I zerknijmy, co ciekawego dzisiaj się dzieje na tym rynku, jeżeli chodzi o rynek polski. Popatrzmy w szczegółach. Oczywiście zestawienia, jak chcesz tutaj coś dodać, masz coś na hity WIG-u czy hity New Connectu, oczywiście z uzasadnieniem, przypominam, jak mi napiszesz samą nazwę i nie uzasadnisz tego jakoś rzeczowo, no to nie będę tego uwzględniał. Proszę o uzasadnienia i zobaczmy, czy coś dzisiaj dodane było. Popatrzmy, co tam ciekawego. Mamy dwa zgłoszenia. Proszę o dodanie do hitów CFSA. Spółka oferuje usługi z zakresu restrukturyzacji i windykacji należności zarówno dla banków spółdzielczych, jak i innych podmiotów bankowych oraz pozabankowych. O kurczę. A jak wiadomo, banki ciężki okres, dodatkowa konsolidacja, wykres. No to Peter, powiem Ci, że rozbijasz bank tą informacją. Kurczę, zapomnieliśmy o tym jednym bardzo ważnym aspekcie. Cały czas patrzymy na te banki, ale pod względem wielkich molochów. Nie zdajemy sobie sprawy, ale raczej chyba nam to gdzieś umknęło, przynajmniej mi to umknęło, przecież banki spółdzielcze, jest ich cała masa i chyba nie ma roku tak naprawdę, żeby któryś bank by nie upadł i się nie zwinął. Z tego co pamiętam, na podsumowaniu sesji chyba w ubiegłym roku, przecież była ta akcja z bankiem z Sanoku, jak dobrze pamiętam. Może ktoś pamięta, to niech w komentarzu oczywiście pozdrawiam, jak mam widzów z Sanoka serdecznie i może ktoś jeszcze to wrzuci, ale coś takiego było.
I to może być strzał w dziesiątkę, bo jeżeli ta firma rzeczywiście zajmuje się takimi rzeczami i jeszcze pozabankowymi, pamiętamy co się dzieje na wykresie prowidenta choćby nawet, przecież oni muszą być obsługiwani przez tego typu firmy. Jak jest mądrze zarządzana, no to rzeczywiście mogą być żniwa. Dzięki wielkie, naprawdę mega zgłoszenie. Będziemy bacznie obserwować, co tutaj się dzieje. No i protektor był już wcześniej zgłaszany, coś mi umknęło, tak więc jasne, że dodajemy. Wojti również wielkie dzięki. Pozdrawiam serdecznie. Jak chcesz coś dodać, to zapraszam i zobaczmy, jak sobie radzą te spółki. Kurczę, ale tam to było ciekawe zgłoszenie. Lecimy. Kurczę, lecimy, lecimy. Boruta, 55% do góry. No naprawdę bardzo ciekawie. Kurczę. 55% do góry. Formas 36% do góry. Cambridge 25%. Bardzo ładnie druga sesja, bardzo ładna do góry. GL Cosmet 13%. Milkiland 7,35%. PCS Exol 5,91%. A na minusie mamy w korekcie Delco 3,65%. 1,4% na Palmapolu i Wawel 0,35%. W obrotach Formas 27 baniek. 20 milionów na Borucie. GL Cosmet 8,400. 7,800 Harper. PCS Exol 7,700. Czyli gratuluję wszystkim oczywiście posiadaczom. Niesamowicie to puchnie. Niesamowicie puchnie. Protektor dzisiaj 15% do góry na pięknym obrocie, kurczę, 5 banieczek, no naprawdę bardzo zacnie. Zobaczymy, czy rzeczywiście to, co było napisane w zgłoszeniu, jest realne, żeby mogło się ziścić. To czas pokaże. I mamy tak, Hity Vigo z ubiegłego tygodnia, Grodno, przepięknie, również 25% do góry, INC 18, ML System 15 i już 118 zł, pięknie. XTB 1,43, a na minusie mamy Famur. No, czyli to jest pod kątem tej informacji, którą czytałem przed chwilą. Delco 3,65, Sunwheel 2% w dół. Jeżeli chodzi o obroty, to XTB dzisiaj 38 baniek, czyli widzimy, że no tutaj dzisiaj podaż była blisko przejęcia kontroli. Mamy wyprzedaż, jeżeli chodzi o akcje XTB, chociaż popyt tutaj przejął inicjatywę i wydarli ten 1,40. 3. ML System 13,5 miliona, Famur 8200, 4700 Grodno, 4600 Sunwheel. I jeżeli chodzi o Hity New Connecto z ubiegłego tygodnia, zobaczmy, no G-Energy nieodpalone, cały czas wisi na PKC i to ma 819 tysięcy akcji wyrzucone po PKC. Kosmicznie jakoś, zobaczymy kiedy oni w ogóle i czy w ogóle to odpalą. Lauren Press 69% do góry, Invention 20 na 10 bańkach, co tam się wyprawia po prostu. Na Inventionie. Ktoś coś wie, to rzuca w komentarz. 13,99 Softblue, pięknie. Aquatech 9,70. Geotrans 2,82. A na minusie mamy IDH 29%. Kubik. Kubiczek, no popatrz, ale cię traktują. 9% w dół. Inbok 8% w dół. Bluebird 5%. Digital 1,50. I jeżeli chodzi o obroty, no to Invention jest, no kurczę, 10 baniek. Ja cię kręcę, ale tam się dzieje teraz. Bluebird 6900, Softblue 5200, 3900, Aquatech, Geotrans 2800 i lecimy z listą z tego tygodnia. Świeżutka i Cambridge liderem 25%, bardzo ładnie obroty również nam rosną, czyli mamy kolejną udaną sesję i znów troszkę zblokowali po PKC, chociaż już widzimy, że powoli to się gdzieś rusza i widłowi już nam tego nie trzyma. CFSA, no to jest ta spółka nowa, dodana, 19, na razie widzimy, że jakby stała w miejscu, no zobaczymy, zobaczymy, naprawdę, no, na pewno będę obserwował bacznie, bo to czym się zajmuję jest bardzo interesujące. Menica 4,74 na plusie, bardzo ładnie również, KME bez zmian, Simfabry obrywa 5,5% i Letus dzisiaj w korekcie 8,23%. No i musi się schłodzić, no ileż można. Tak więc korekta, zdrowa rzecz. Mennica 2 miliony 100, Bańka 600, Simfabryk i Letus 460 tysięcy. Lecimy na grupy, czyli pogromców. O kurczę, Biomet Lublin 42% do weryfikacji, oczywiście kosmiczny wzrost. Biomaxima 39%, Medcam 29%, Cornway 28%, Farmena 16% i to są liderzy dzisiejszego wzrostu na pogromcach. MBF Grupa w korekcie 14%, Mercator 3%. 3KR Witamin w obrotach liderem Mercator 29 baniek, Cormway 27 milionów, 18 Biomaxima i Nogin 11. Jeżeli chodzi o budownictwo, MD Energia 38% do góry i po PKC zrzucone zlecenia, czyli czyżby wszyscy się rzucili, no bo to spółka z branży OZE, Mercor 6,96, a na minusie mamy Herkulesa 12,73, Torpol 5,69, 3,8 CNT, liderzy obrotu dziś, to mamy Rafako 4600, 2300, MD Energia, Torpol, Bańka 700. Jeżeli chodzi o nieruchomości, to tutaj 12, Ronson rośnie do góry ładnie, Tovern rośnie 3%, a na minusie mamy Alta 3,85 i tyle samo ED Invest. Liderzy obrotu w tym zestawieniu to Banieczka na Dom Development. Dywidendy.
Dywidendy. Biogenet 20%, ale ładnie. Ronson 12%, Passus 10% i pozostałe spółki, tak jak widzisz, przewijamy. Listę zaktualizuję już na nasze nowe nagranie. Simple 8,33%, Torpol 5,69%. Jeżeli chodzi o obroty, no to tutaj mamy PGNiG 24 miliony, 17 Lotos. Po odcięciu mamy Sunex przepiękne 22%, Hortico 20%, bardzo ładnie. Jeżeli chodzi o spadki, to Ulte Games traci 5%, Komarch 1,83%, liderzy obrotu to dziś PKN Orlen 47 milionów. I po odcięciu Synectic 8,63% na plusie, PC Sector 5,91%, Malkowski 4,65%, a na minusie, co dzisiaj obrywa, Unimot prawie 4% korekta, 3,85% EDEINVEST, Talanx 3%. Jeżeli chodzi o największe obroty, to XTB 38 Banik, Mercator 29, 18, Kernel Play 12. I jeżeli chodzi teraz o gaming, zobaczmy, co tutaj się dzieje, bo dzieje się, widzimy ewidentnie to, co mówiłem już od jakiegoś czasu i to powtarzam, widać ewidentny zatrzymany i wręcz odwrót po wolnym z gamingu. Te pieniądze migrują po prostu już do innych sektorów, do innych spółek, bo no, branża gamingowa, co by nie było, no, jest już bardzo mocno wygrzana, poza oczywiście co po niektórymi spółkami, bo co po niektóre to są wygrzane, nie wiem pod co, a co po niektóre ciekawe, no są jeszcze rajdzik przed nimi. Zobaczymy, czy rynek ich doceni oczywiście. Za to dzisiaj Redzik bardzo ładnie odbił. Jak wiesz, oczywiście pod co, to rzuciłem w komentarz 16,5%. Falcon 9,37%. Allianz tutaj 4,97%. 3,4% Dragheus. Punk Pirat 2,47%. I nie ma z tego zbyt dużo, popatrz. Naprawdę nie ma tego zbyt dużo. Czyli gaming ewidentnie jest w odwrocie. Ewidentnie tutaj widzimy realizację zysków i korekty. Jeżeli chodzi o Sonkę, to obrywa dzisiaj najmocniej 10%. Również popatrz, jak CI Games zrzucają 10%. Nie pozwolili dobić do tych 2 zł. Tak silna podaż, jakie tutaj jest, tutaj w ogóle walą taką falą, że głowa ma 10 baniek, dzisiaj wykręcili. Kurczę, coś tam się dzieje w tej spółce. OneMod 10% na minusie. Kubik 9,37. Shery 9,3. Alien Games 9,20. Game Factory 8,87. O, czy dzisiaj nasz debiutant również w odwrocie. Kaszowanie zysków. CFG 5,58. 5,50 The Distance. 5,47 Steam Fabric. I jeżeli chodzi o obroty, to dzisiaj liderem CD Projekt, który traci dzisiaj 1%. 113 milionów. Game Factory 12. Creepy Jar 11. 10. CA Games. TS Games prawie 9 baniek. 6,900. Bluebird Playway 4,700. 3 banieczki, 11 bit, One More 2 banieczki, powyżej banieczki Farm 51, Kubik Games, Steam Fabric, Alien Games, Foreveren, Ulti Games, Movie Games. I to są te największe obroty. Sam indeks dzisiaj w odwrocie 2% i 16 setnych na minusie, 32 273 punkty. I to jest szorcik oczywiście dla wszystkich, którzy rozgrywają kontrakt. Idea 4% do góry. Tutaj odnośnie tych informacji, które napłynęły na Ideę, to bym się trochę zastanowił. Przeczytaj sobie na spokojnie, się przemyśl, bo tutaj, żeby czasami się, no właśnie. Tutaj trzeba to rozważyć dosyć mocno, co tam się teraz dzieje w idei. 4,31 na plusie, Getin 2%, Millennium 1,31, Alior 1,85 na minusie, 1,39 ING, 0,75 Santander, handlowy i Santander drugi jest na lekkim minusie. W obrotach liderem dzisiaj PKO BP 44 miliony, SA bez zmian 27 baniek, Santander 9, ósemeczka na mBanku. Jeżeli chodzi o sam indeks, to urósł nieznacznie 13 setnych na plusie, 4,064 punkty. No i o zobaczmy to OZE, bo po prostu tutaj szaleństwo jest w pełni. O, ja cię kręcę. Co oni z tym biomasem wyprawiają? I biomas tak, puścił info i to dosyć konkretne i to naprawdę wstrząsnęło wczoraj rynkiem i wszyscy ci, którzy w ogóle przegapili tą informację, no bo wiadomo, że nie można i czasami no się nie siedzi po prostu przy tym. Nawet jak jeszcze nie masz Twittera, ja też odbijałem od razu tą informację, no to mogłeś się dowiedzieć z opóźnieniem i z tego wynikają to, że dzisiaj mamy prawie milion akcji po PKC wrzucone, no i czeka to, aż w końcu ktoś to puści. Kiedy to puści, to nie wiemy oczywiście tego, no ale wygląda to bardzo ciekawie. Na razie 223 i bez obrotu w dniu dzisiejszym, zblokowany całkowicie. Elku również zblokowany całkowicie. No ale tutaj mamy tylko 10 tysięcy, to porównaj sobie to. 946 tysięcy akcji kontra 10 tysięcy akcji i blokada. No to wygląda to o, ja cię kręcę, co tu z termo wyprawiają? Co tu się dzieje? I też po PKC puszczone i półtora bańki obrotu. Puścili już coś dzisiaj? O kurde. MD Energia 38%, Nowawis 25%, 25% Grodno, Sunex 22%, 19% Columbus, MS System 15%, Figen 10%, G-Energy 9%, 9% Foton, ZZ Baton 8,7%, 18% Remol, PEP 4,5%, Intralot bez zmian i Unimot 3,98% na minusie jako jedyna spółka w tym naszym zestawieniu. Zobaczmy liderów obrotów. MS System bardzo ładnie, 13,5 miliona, Columbus 10 banieczek, 6 baniek na Fotonie. Grodno 4700, ZRNC Baton 3,5 i potem jeszcze na wyniki powyżej
Miliona oczywiście i dwóch Unii Mod Energia, Novavis, Sunex i Termo. Bardzo ładnie. I lecimy teraz oczywiście z tym, co się dzieje na... Nie WIG-u. WIG to za chwilę. WIG to za chwilę. Pierw zacznijmy od tego, co jest ważne, czyli zacznijmy od indeksów. Indeks WIG lekki 10%, no to pięknie. Chemia 5,84, New Connect, ja cię kręcę, 5,45. No to czego się już spodziewamy po New Connect, jak zaraz do niego przyjdziemy, jak myślisz? 2,82 na odzieży, MSP 1,75, 1,23 i 1% WIG paliwa. Jeżeli chodzi o główne indeksy, to tutaj mi się rzuca SWIG 80, 79 setnych na plusie, 15 078 punktów, MWIG 40, 37 setnych na plusie, 3675 punktów i zerknijmy WIG 20 na minusie, jednak 40 na minusie obrywa 1823 punkty. Najmocniej dzisiaj traci energia 4,8, MS BAS 4%, telekomunikacja 2,45 czy Games 2,16. I teraz zerknijmy sobie na WIG 20 w szczegółach. Popatrzmy, co oni tutaj ciekawego na tym największym indeksie największych spółek na naszej giełdzie. Lotos 3%, 3,9 na plusie, LPP 3%, CCC 1,89 i na plusie nieznacznie powyżej zera PKO BP, PKN, Orlen, PZU, PGNiG, mBank bez zmian PKO SA. Tauron obrywa najmocniej, za to w dużej korekcie 7,5%, PGE 6% na minusie, cyfrowy 3,5%, JSW 3,14% i resztę, tak jak widzisz, jeżeli chodzi o obroty, to KGH dzisiaj w korekcie, podaż przejęła kontrolę, ale przemieliło się 200 milionów, czyli było bardzo dużo zbierających te akcje, skoro spadli tak niewiele, a wykręcili aż tak duży obrót. Chyba już to rozumiesz, jak słuchasz mnie od dawna, jak to tak naprawdę działa na tym rynku. CD Projekt 113 milionów procent na minusie. 57 Baniek, PZU, PKN, Orlen 47, 44 PKO BP i Tauronik 39. Jeżeli chodzi teraz o MWIG 40, zobaczmy sobie, jak tam, co tam ciekawego się dzieje. Popatrzmy, Biomet Lublin 42 do weryfikacji, oczywiście Kruk 16%, Grupa Azoty 7,3, Amika 6,93, 6,32, Ciech. To są te największe wzrosty, a jeżeli chodzi o wartości ujemne, to Famur obrywa 15%, Enea 4,3, GPW 3,64, Mabion 3,63. Liderzy obrotów w zestawieniu MWIG-u dzisiaj Mercator 29 milionów, prawie 30, Kernel 18, 11, Kruk. I zerknijmy na małe spółki w SWIG-u 80, co tam ciekawego dzisiaj nam wyprawiają i jacy są liderzy. I Bioton jest na prowadzeniu 46%, bardzo ładnie, Cormway 28%, ML System 15%, Team 11%, Review 9,65% i Astarta 7,12% i przewijam, pamiętaj zawsze sobie na spokojnie możesz zatrzymać, przepatrzeć to, co tutaj w tych zestawieniach oczywiście Ci pokazuję i popatrzmy, CA Games 10,40 na minusie, 7,89 na Enterze, Torpol 5,69, EcoExport 5,64, ULT Games 4,9, Unimod 3,98 i liderzy obrotu w tym zestawieniu dziś to, kto jest zwycięzcą, XTB 38 Baniek, Cormway 27, 13 ML System, CA Games 10. I jeżeli chodzi o New Connect, zobaczmy, co tam dzisiaj dla tych wilków z GPW i Wall Street się dzisiaj wyprawiało. O, co to jest? Co to jest w ogóle? Jakiś pylon? Co to w ogóle ma być? Obrót 60 tysięcy i jakieś kosmiczne wzrosty. Ja cię kręcę. Binary, następne jakieś 633. Masakra. Braz 263. Dobra, szukajmy obrotów. Prezent 24, 121% do góry. Tutaj mamy Termo 75%, półtora bańki prawie. Lauren Press 69 i dwie bańki. Boruta 55% i 20 milionów. Potem mamy co? Co tutaj mamy na obrotach? Popatrzmy. Biomaxima 39 na obrocie, Format 36 na obrocie. Popatrzmy dalej, co się dzieje. Tutaj mamy piękny obrót również. Medcamp 29%, 7 baniek, 2 miliony. Novavis 25%, 10 baniek na Inventionie, 20%. Columbus 19, 10 baniek. Popatrzmy tutaj, SoftBlue 5 banieczek, 13% do góry. Tutaj mamy 3 banieczki na Aquateku, 9,70 do góry. 6 banieczek na Fotonie, 9%. I tutaj jeszcze z ręce baton 3,5 banki. No. Popatrz, co tutaj się dzieje. Patrz, ile tego jest. Dwucyfrowe. I to w zaledwie jedną sesję. W zaledwie 8 godzin sesji. Co tu się wyprawia? Niesamowite czasy. I lecimy teraz oczywiście z New Connectem z drugiej strony, bo pamiętaj, że ryzyko na New Connectie jest bardzo duże i musisz być o tym tego świadomy. CC Tools obrywa 30% i tak to właśnie wygląda. I pomimo tego, że obrót jest tak mizerny, to nie martw się, gdybyś miał to oczywiście w swoim portfelu, tak się zalogujesz, to zobaczysz taki spadek. IDH 29% na minusie, do weryfikacji oczywiście. Kopernik już potwierdzone 25%, Invest.pl 20% w dół, IFM 19% w dół, tutaj mamy obrót JWA 15% w dół, gdzie mamy obrót jeszcze. MBF Grupa 14% na 2 milionach, tutaj mamy CWA 195 tysięcy, 11% w dół, Apis 1,5 banki, 2
100, po 10% z One More. To są te na największych obrotach. Również Kubik nam się rzuca w oczy, Bańka 600, 9,37, czy na przykład Letus w korekcie. No i tak to właśnie wygląda. Zerknijmy na tych liderów obrotów, jeżeli chodzi o New Connect. Popatrzmy, co tutaj ciekawego się wyprawia. Formas absolutnym liderem, 27 milionów. Boruta 20, 18 Biomaxima, Inogen 11, 11 Creepy Jar, Invention 10, 10 Columbus i 7 na Medcampie. Bluber 6, 900, 6 na Fotonie i popatrz, ile tego jest. Popatrz, ile tego jest. To już sobie pozwoli, że przeczytam. Sam tutaj widzisz, ale wymienię tych liderów, bo naprawdę zasługują na to. Photon, Softblue, Aquatec, Zyle Decebaton, Geotrans, JR Holding, Lauren Pes, Novavis, One More, MBF Grupa, Mennica Skarbowa, Farm 51, STPFL, Present 24, Kubik Games, Steam Fabric, Hemp Forever and Thermo, Apisy i Pullman Movie Games. Co tu jeszcze? MedUp i MedUp kończy to zestawienie. Tak więc gratuluję wszystkim spółkom, które wykręciły oczywiście tak przepiękne obroty. Pamiętaj, że na New Connectie, no to właśnie inwestorzy indywidualni również tutaj bardzo mocno wpływają na to, co się dzieje. I zobaczmy sobie na WIG, zobaczmy sobie na ten indeks szerokiego rynku, co tutaj ciekawego się dzisiaj wyprawiało. Ja już sobie odpalam oczywiście statystyki, aby Ci podać, czy dzisiaj przekroczyliśmy ten magiczną barierę miliarda. Pamiętaj, ostatni tydzień lipca, ostatnia sesja lipca, okres wakacyjny i szaleństwa po prostu cały czas trwa. Popatrzmy, transakcji zawarto 157 963 sztuki, a jeżeli chodzi o obroty, to jest 1 143 439 419 zł, czyli mamy cały czas, utrzymujemy się powyżej miliarda, bardzo pozytywnie. Może statystyki, myślę, że za lipiec będą rekordowe, jeżeli GPW oczywiście je poda, to na pewno będę się tym dzielił. Jeżeli chodzi o rekordzistów dzisiaj, to potwierdzone, bo Biometr się tak wysoko nie zamknął. Silver Rex jest potwierdzony, zamknął się 23%. Potem mamy Masterpath, zamknęło się 23%, Cormway 22%, 22% Bioton, MD Energia 22% i to są potwierdzone zamknięcia. Ja Ci jeszcze przewinę niżej, bo popatrz, jak również przepięknie te spółki z naszego największego indeksu pracują. Mamy również przepiękne wzrosty. Grodno, Masterpath, Nano Group, Sunex, INC, Kruk, Farmena, MS System, Giel Cosmet, Protector, Ronson, Team, Braster i to są te największe dwucyfrowe oczywiście wzrostu zaledwie w 8 godzin, pamiętaj, to jest 8 godzin, to nie lokata na 0,01 w rok, tylko tak to wygląda, jeżeli chodzi o 8 godzin na naszym warszawskim parkiecie. Nie musisz mieć jakichś zagranicznych rachunków, nie musisz mieć jakiś nie wiadomo czego, po prostu zwykły rachunek i działasz na tym rynku. I jeżeli chodzi o to, co się wydarzy w najbliższej przyszłości, to zerknijmy sobie na informacje, oczywiście je na bieżąco dla Ciebie aktualizuję, popatrzmy, co tam ciekawego się dzieje i dywidendy oczywiście, i dywidendy to na bieżąco tutaj jest pilnowane i jeżeli chodzi o to, co się będzie działo, dzisiaj mamy który? 28, czyli jutro będzie ostatni dzień KREC, odlewnie mam niepotwierdzony, jeżeli ma ktoś potwierdzenie, czy odlewnie zatwierdziły to dywidendę, to proszę o komentarz, to oczywiście to zmienię. Jutro również Teliani i Torpol, czyli mamy cztery spółki, na które można się jeszcze załapać, aby można było tutaj skorzystać z tej dywidendy, a dzisiaj oczywiście zobaczmy sobie, czy coś się wypłaciło, czy wpadło jakiś cash do, na rachunek maklerski i popatrzmy. I oczywiście, że tak, Sonel, PKN Orlen i czy coś jeszcze wpadło? I to będzie chyba tyle. Jak coś jeszcze, no to daj znać. Zaloguj się, sprawdź sobie rachunek maklerski. Jeżeli posiadasz w swoim portfelu wymienione spółki, to powinieneś dostać właśnie tą dodatkową gratyfikację za posiadanie akcji w swoim portfelu tych wymienionych spółek, czyli dywidendę. I popatrzmy, no jutro dosyć konkretny wysyp informacji. Środa, popatrz, ile tego jest. Może być bardzo istotny i ważny dzień. Środy, no, lubią czasami tutaj pokrzyżować plany co nie jednemu inwestorowi. Mogą być dosyć ciekawie rozgrywane i na rynku światowym, i również na rynku polskim. Mamy wysyp informacji, mamy trochę walnych, mamy bardzo dużo raportów za pierwszy kwartał, a wiemy, że niekoniecznie muszą być one pozytywne i mogą być bardzo różnie odbierane przez rynek. Nawet te pozytywne czasami mogą być wykorzystywane pod to, żeby kaszować pozycje i na odwrót, nawet negatywne mogą być wykorzystywane w różnych celach, tak więc tutaj musisz być czujny, musisz zwracać na to uwagę. Na pewno, jeżeli będę wyłapiał coś istotnego, to na Twittera będę wrzucał. Mamy dosyć istotnych informacji sporo, czyli warto się z tym przede wszystkim zapoznać i zwrócić na to uwagę i pilnować sobie tych spółek, bo być może takie informacje mogą wpłynąć na to, że będzie nie lada okazja i gratka dla wszystkich fanów tych spółek, żeby ewentualnie łapać je na bardzo atrakcyjnych poziomach, albo wręcz przeciwnie, żeby kaszować co po niektóre spółki na bardzo atrakcyjnych poziomach, bo jeżeli
Tak będzie wynikać z Twojej oceny sytuacji, analizy i wiedzy o danej spółce, że być może nawet po tych informacjach w kolejnym dniu może wydarzyć się coś niekoniecznie, co współgra z Twoją strategią, no to będziesz mógł podjąć dzięki takim właśnie info, które napływają na rynek, dodatkową tutaj decyzję i wpłynąć na to, co się dzieje na Twoim portfelu. Tak więc to wszystko w tym nagraniu. Mam nadzieję, że rzeczywiście pozytywny dzień za Tobą. Daj znać, co ciekawego udało Ci się złowić dzisiaj z rynku, ewentualnie skeszować. Pozdrawiam Cię serdecznie i do usłyszenia już jutro.